te ograniczające przekonania w jakiś sposób nam się pojawiły w naszym życiu i jeżeli nie chcemy ich mieć, to możemy po prostu nad nimi zacząć w bardzo łatwy sposób pracować. Cześć, to Basia Piasek, witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się z Tobą dobrymi praktykami budowania spełnionego życia we wszystkich obszarach, od kwestii finansowych i własnego biznesu, przez zorganizowanie się, planowanie oraz wykorzystanie potęgi naszego umysłu. Dzisiaj jestem razem z Piotrkiem, moim partnerem biznesowym i prywatnym, który oprócz tego, że jest strategiem w naszych firmach i faktycznie odpowiada za takie strategiczne planowanie plus rozkręcanie tak naprawdę biznesów pod kątem strategicznym, analitycznym i widzeniem trendów, które są na rynku, również jest psychologiem, również jest osobą, która bardzo dużo mi dała, jeżeli chodzi o biznes pod kątem tych wszystkich aspektów bardziej miękkich, ale równie istotnych jak twarde, związane z biznesem. I dzisiaj chcemy właśnie porozmawiać na temat przekonań. Mianowicie rzeczy, która jest związana nie tylko i wyłącznie z tym, że na przykład jak sobie wyobrażasz, dobra, będę dużo pracował, ciężko pracował, uczył się samych twardych kompetencji biznesowych, to wszystko będzie lepiej, super szło, czy być może w kwestiach relacji, czy w innych obszarach życiowych, bo jeżeli przekonania, z którymi wchodzimy, tak naprawdę nie są właściwe, to one mogą być takim naszym bardzo, bardzo dużą blokadą, czy dużym przeciwnikiem tego, co osiągamy. Więc powiedz, biorę ze swojej perspektywy, dlaczego uważasz, w ogóle czym są przekonania, twoim zdaniem, i w twojej perspektywie, i dlaczego one są takie ważne? Więc przekonania są tym, co towarzyszy nam na co dzień. Można powiedzieć, w prosty sposób, jakby rozłożyć to na czynniki pierwsze, czyli przekonanie, to jest po prostu do czegoś przekonanie. Tak? Ktoś nas może do czegoś przekonać, tak samo przez całe życie sobie zbieramy pewne nasze przekonania na różne tematy. Więc takim przekonaniem może być nawet bardzo prosta rzecz, czyli że na przykład uczyliśmy się matematyki i wszyscy się na przykład uczą matematyki, ale my się przekonaliśmy w pewnym momencie na przykład, że nie jesteśmy w tym dobrzy. I jeżeli utrwalamy sobie takie przekonanie w sobie stale, to po jakimś czasie oczywiście ono wejdzie nam w krew i po prostu będziemy, za każdym razem będziemy stawać przed problemem na przykład jakimś matematycznym, przed jakimś równaniem, czy coś będziemy mieli policzyć, no to będziemy mówić sobie, że nie jesteśmy dobrzy w matematyce. I tak przekonanie po prostu z nas zostaje. Mogą być też takie trudniejsze, bardziej na przykład skomplikowane, do których na przykład czasami trudniej jest dojść jakiejś natury, czy ktoś nam coś mówił w dzieciństwie na przykład, nie, nie jesteśmy ładni, nie mamy pewnych umiejętności, jesteśmy głupi, tak. Pewne po prostu przekonania, które na przykład ktoś nam powiedział to na przykład raz w jakimś kontekście, ale ten kontekst po prostu nie został przez nasz świadomy umysł, czy nieświadomy, podświadomy nie został wyłapany. Przez to też to, jakie przekonanie mogło w nas po prostu się ukształtować, czy zostać, czy potem pewne jakieś wydarzenia życiowe mogły potwierdzić nam na przykład takie przekonanie, że ono jest prawdziwe, czyli na przykład ponownie na przykład ktoś załóżmy, zerwała ze mną dziewczyna na przykład i teraz się uświadamiam w tym, że na przykład jestem brzydki, no bo jakby kolejna dziewczyna na przykład ze mną zrywa. To zupełnie może być niepowiązane, to może być powiązane na przykład z naszymi cechami i totalnie powiązane na przykład z naszym wyglądem, ale jeżeli na przykład mamy pewne przekonanie, no to często jest tak, że różne elementy nam to po prostu zaczynają potwierdzać. No i idąc jakby przeżycie z takimi ograniczającymi przekonaniami. Może to być na przykład nie, jestem słabym liderem, jestem słabym sprzedawcą na przykład sprzedawcą. W moich obszarach, tak, jestem słabym sprzedawcą i nie potrafię pozyskać klienta i po prostu firma stoi, tak? Mogą być też takie na przykład związane z też ze wstawaniem na przykład, czyli ja jestem na przykład sową i mogę tylko, ja funkcjonuję lepiej na przykład jak siedzę dłużej. Albo na przykład pewne rzeczy, które nam na przykład szkodzą, bądź na przykład nam nie szkodzą i jakby sobie te przekonania po prostu cały czas utrwalamy. Im więcej sobie to powtarzamy, im częściej to sobie powtarzamy, im bardziej jakby jest to też nieuświadomione na przykład powtarzanie, czyli na przykład jeżeli sobie świadomie powiemy i na przykład, ale wiemy, że to nie jest prawdą, no to jest inaczej jak na przykład powtarzamy to sobie tak, ja to nazywam bezmyślnie, czyli jakby nie dajemy, nie wkładamy w to żadnej uwagi, na przykład sobie powtarzamy. Jak przypomnisz, no to na przykład wiele rzeczy tak sobie na przykład też zapewne podczas dnia powtarzasz i póki jakby nie zdasz sobie sprawy na przykład, że pewne rzeczy sobie wmawiasz, czy jakby pewne rzeczy sobie po prostu powtarzasz jakby codziennie podczas dnia, no to też nie da się jakby z tego punktu gdzieś ruszyć naprzód. Czyli pierwsza rzecz, którą powiedziałeś, tak naprawdę to jest najważniejsza kwestia, to uświadomienie sobie po prostu
co my faktycznie, jakie mamy przekonania w głowie, które czasami mogą być wypracowane przez nas samych, bo oceniamy pewną sytuację, czy to w życiu prywatnym, czy w biznesie w określony sposób i po prostu jak taką nawikę w głowie to powtarzamy. Druga rzecz to są przekonania, które mogły się wziąć na przykład z naszych takich początkowych lat życia, kiedy często coś słyszeliśmy od kogoś zewnętrznie tak. I przyjęliśmy to jako fakt, tak? Czyli przyjęliśmy to jako prawdę. No bo tutaj tak naprawdę też zmierzamy do kwestii tak zwanych ograniczających przekonań, tak? Czyli tych przekonań, które jakby stawiają nas, czyli jak sama nazwa wskazuje, ograniczają nas przed tym, żebyśmy realizowali się w poszczególnych płaszczyznach naszego życia. Może jakbyś mógł powiedzieć coś na temat właśnie takich ograniczających przekonań, które stoją nam trochę jak taka kłoda na drodze i jak możemy de facto sami proaktywnie, jak już mamy świadomość, że je mamy, faktycznie je zmienić, tak? Bo to też, i dlaczego to jest takie ważne, żeby proaktywnie zacząć je zmieniać? Więc ograniczające przekonania to te niestety niewygodne, które w jakiś sposób nas nie pozwalają na przykład osiągnąć celów, bądź nie spełniają już po prostu swojej roli, czy na przykład mogły się sprawdzać przez jakiś czas, a w tej chwili już na przykład chcemy się po prostu ich pozbyć, czyli które na przykład nas wcześniej chroniły, bądź były dla nas wygodne, na przykład bo nie potrzebowaliśmy się zmieniać w swoim życiu, a w tej chwili już przestają dla nas być korzystne. To powiem takiej jednej rzeczy, zanim go pójdziesz dalej. Takim ograniczającym przekonaniem, na przykład, którym ja wyszłam, tak, z gdzieś tam czasów takich swoich nastoletnich lat życia i jak wchodziłam faktycznie w takie życie zawodowe, to było to, że miałam takie postrzeganie, że jest bardzo mała, może nie, że wiedziałam, że jest dużo pieniędzy na świecie, ale jakby wychodziłam, takie przekonanie było, że pieniądze nie rosną na drzewach, żeby zarabiać dobre pieniądze trzeba bardzo ciężko pracować. To było takie bardzo mocne przekonanie, z którym ja funkcjonowałam. A potem jak zaczynałam swój pierwszy biznes, to były przekonania na poziomie budowanie biznesu nie jest czymś prostym, tak? Tylko jest czymś, co wymaga ogromnego wysiłku i czymś, co wymaga właśnie tej ciężkiej pracy, łącznie z tym, że pozyskiwanie klientów wcale nie jest takie proste, bo pierwsza firma dawała mi po prostu dosyć mocno w kość. Zanim zaczęłam zmieniać to, czyli zmieniać przekonania, ale przekonanie również przekuło się potem na zupełnie inne wyniki w działaniu. To jest taki przykład, którym ja się chciałam podzielić, jeżeli chodzi o ograniczające przekonanie akurat z tej strefy, wiecie, finansowo-biznesowej. Daję Ci piłeczkę dalej, bo my dosyć dużo z Piotrkiem rozmawialiśmy. Piotrek był osobą, która ogromnie mi pomogła taki proces zmiany jakby myślenia przejść i jakby zauważyć pewne kwestie, które ja w sobie de facto miałam, bo Ty pochodziłeś zupełnie z innego środowiska, miałeś zupełnie inne myślenie na temat biznesu i ja potrzebowałam też zacząć to zauważać i zacząć to rozumieć. Tak, więc jeżeli chodzi o ograniczające przekonania, to co Basia powiedziała właśnie, że każdy z nas ma pewne doświadczenia i mogłoby dojść to takie wewnętrzne na przykład przekonania, które w jakiś sposób nam się potwierdzały przez całe życie i tak właśnie z tą matematyką. To podawałem to takie bardzo jakby błahe przekonania, może być na przykład takie trudniejsze na przykład do przezwyciężenia, że na przykład może być takie przekonanie, przykładowo, że na miłość trzeba zasłużyć. Czyli na przykład mogło to być ukształtowane przez to, że na przykład ktoś z rodziców na przykład dawał nam na przykład tylko taką gratyfikację, czy na przykład przytulanie, bądź na przykład pochwałę w momencie, kiedy coś zrobiliśmy w odpowiedni sposób i wtedy takie po prostu jako dziecko na przykład ukształtujemy sobie takie przekonanie, że na miłość trzeba zasłużyć, no bo coś jak zrobimy, to wtedy jesteśmy kochani, a jeżeli czegoś nie zrobimy, no to wtedy nie będziemy tej miłości mogli uzyskiwać i w momencie, kiedy to się generalizuje, bo najczęściej te ograniczające przekonania niestety mają taką naturę, że uzyskujemy je w jednej sytuacji, ale potem one nam zaczynają się generalizować i trochę się jakby wychodzą z ponad naszej kontroli, czyli na miłość trzeba zasłużyć jakby nie tylko z rodzicami, ale na przykład w każdej możliwej sytuacji. To już jakby robi się czymś, co może nas mocno właśnie pociągać w dół po prostu w życiu, czy w związku, czy w jakimś po prostu relacji i to jest właśnie to co jakby sobie tutaj uświadomiliśmy, czyli że na początek jest ważna świadomość i w momencie, kiedy mamy tą świadomość tego naszego ograniczającego przekonania, to wystarczy, żeby znaleźć takie ograniczające przekonanie, jak się dowiedzieć, jakie są nasze przekonania, wystarczy pomyśleć sobie na przykład o miłości, pomyśleć sobie na przykład o biznesie i co nam przychodzi na myśl, jakie nam mamy właśnie na przykład te stwierdzenia, które przychodzą na myśl na przykład właśnie w związku z miłością, czy na przykład jak myślimy sobie miłość, to myślimy, że to jest szczęście, że to jest coś, co nam się należy, czy to jest jakby
jakby coś, co na przykład należy się każdemu i tak jest na przykład nasze przekonania, bo na przykład przekonaniem znowu może być właśnie w drugą stronę, czyli właśnie, że na miłość trzeba zasłużyć, na miłość trzeba pracować, miłość jest czymś, co nie przychodzi łatwo, że będą ciężko na przykład jest być w związku i różne elementy, bo na przykład, że trzeba się pokłócić, żeby się pogodzić. Takie są też czasami właśnie bardzo takie można powiedzieć interesujące, takie pokręcone czasami właśnie przekonania, że trzeba się pokłócić, żeby się pogodzić, żeby było dobrze. Chociaż po co się kłócić jakby w pierwszym momencie. Więc to są takie przekonania, które jakby są w nas, tak samo o biznesie mogą być. Czyli na przykład możesz mieć przekonanie, że na przykład biznes jest trudny, albo na przykład, że biznesu nie da się nauczyć, trzeba po prostu się urodzić biznesmenem. To są na przykład elementy, które bardzo łatwo sobie wypreswadować w momencie, kiedy na przykład zdamy sobie sprawę, bo po prostu kiedy zdamy sobie sprawę z pewnego przekonania, czasami może już nawet nasz umysł świadomy nam powiedzieć, ok, ale to jest głupie, czyli ja myślę w taki sposób, ale przecież ja w to nie wierzę do końca, to czemu tak myślę i czemu w ogóle mi to przychodzi na myśl. I często właśnie tutaj jest, możemy poszukiwać źródła, ale żeby zmienić to ograniczające przekonanie, do tego źródła nie potrzebujemy. Czyli nie musimy dowiedzieć się na przykład, że nie wiem, ktoś nam powiedział to w dzieciństwie i wtedy pomyśleliśmy to i prześledzamy tę sytuację, tak jak na przykład w psychoanalizie, gdzie bardzo głęboko schodzimy jakby do tego problemu, a potem się okaże, że na przykład bardziej szukaliśmy miłości na przykład jednego z rodziców. Takie rozgrzebywanie rany. Tak, takie rozgrzebywanie nie jest nam to, nie zawsze jest nam po prostu to potrzebne do tego, żeby dokonać te zmiany. Najważniejsza jest właśnie ta świadomość i tego, w jaki sposób chcemy nad tym, chcemy, żeby to się zmieniło. Czyli na przykład, jeżeli mamy ograniczające przekonanie właśnie o biznesie, zdaliśmy sobie sprawę na przykład, że myślimy o biznes jest trudny, to co potrzebujemy zrobić, żeby zmienić to przekonanie. Nie zawsze wystarczy decyzja, czyli nie zawsze jest takie przekonanie, które związane jest z tym, że powiemy sobie, biznes jest łatwy i to już nasz umysł oczywiście w to nie uwierzy tak z dnia na dzień, tylko potrzebujemy mu to udowodnić, czyli potrzebujemy jakby dostarczyć takie argumenty za tym w drugą stronę, żeby na przykład uwierzył, że biznes jest łatwy, czyli właśnie wypiszmy sobie na przykład, co sprawia, że na przykład myślimy, że biznes jest łatwy, albo co widzimy na przykład w naszym biznesie, co jest na przykład dla nas łatwe. I w ten sposób jakby wchodząc głębiej i głębiej jakby idąc te nowe przekonanie, które na przykład jakby się do tego sami po prostu się do tego przekonujemy, czyli znajdujemy argumenty, możemy porozmawiać też z innymi osobami, na przykład dla których biznes jest łatwy i które mają właśnie to nowe przekonanie, które chcemy sobie zaszczepić, więc to jest jeden ze sposobów, czyli właśnie znalezienie argumentów w drugą stronę, czyli argumentów w jaki sposób jakby to powinno funkcjonować. To, co powiedziałem jakby w międzyczasie, czyli że przejamowaliśmy to sobie, czyli zaczęliśmy właśnie, może nie podkreśliłem tego w odpowiedni sposób, czyli jakby mamy to ograniczające przekonanie, na przykład biznes jest trudny, zmieniamy je na to, że biznes jest łatwy, biznes jest prosty, biznes jest powtarzalny. No, dużo jest takich elementów, które możemy skontrować po prostu tej trudności tego biznesu i przejmować to sobie. Tak samo w relacji, że miłość mi się należy, miłość jest wszechobecna, wszechdostępna. Znam wiele związków, które są udane. Mój również jest udanym związkiem, mój również może być udanym związkiem, więc dużo takich możemy znaleźć argumentów jakby w drugą stronę i potem znaleźć takie elementy, które nam to potwierdzą. Czyli schodzimy głębiej i znajdujemy taką motywację, która nam to po prostu potwierdza, bo to nie ma tutaj związku nic z afirmacją czy z pozytywnym myśleniem, nie schodzimy jakby tutaj do konkretnych jakby tej technik, tylko tak naprawdę bazujemy na tym, że te ograniczające przekonania w jakiś sposób nam się pojawiły w naszym życiu i jeżeli nie chcemy ich mieć, to możemy po prostu nad nimi zacząć w bardzo łatwy sposób pracować. Nie mówię, że one się zmieniają z dnia na dzień, potrzeba jakby więcej strategii, więcej jakby technik, żeby to zmienić, ale jakby sam punkt wyjścia jest bardzo prosty, czyli zdanie sobie sprawy, przejmowanie, a potem znalezienie argumentów, które nam to potwierdzają. No i usystematycznie utrzymywanie po prostu tego sposobu myślenia na ten temat, tak? Bo jednak to są nowe połączenia, które gdzieś tam tworzymy w naszej głowie, czyli nowy sposób myślenia w pewnym sensie, mając tą argumentację, no i taka chyba samokontrola też tych naszych myśli, nie? Które mamy też jakiś wpływ na to ma, czy nie. Tak, jak najbardziej. No tutaj w dużej mierze właśnie ta powracające nasze przekonanie będzie nasz umysł lubi to brak tej zmiany, czyli lubi taką stałość, lubi taką powtarzalność. Z uwagi na to, że nasz mózg został skonstruowany do tego, żeby nas chronić i ogólnie bariery, które mamy są po to, żebyśmy mogli przetrwać, żebyśmy nie zginęli po prostu, więc jakby mechanizmy, które w nas działają, mają nas chronić, a każda zmiana, czy również zmiana przekonań i nawet jeżeli one nam nie służą, nawet jeżeli te nowe będą korzystniejsze,
to jest jakaś zmiana. Zmiana jest zagrożeniem, zmiana jest zawsze językowna. Zawsze to powtarzam, że jednak jest pewny po prostu opór, który będziemy na przykład mieli w tym, żeby po prostu to nastąpiło. I czasami przy tym oporze niektórzy się po prostu poddają, ale jeżeli nie chcemy tego po prostu mieć, no to też potrzebujemy trochę powalczyć jakby z tą naszą podświadomością. No, możemy myśleć o tym świadomie, ale dopiero jak to zejdzie głębiej, po prostu kilka poziomów niżej do naszej podświadomości, to tak samo będziemy mogli dopiero jakby to przekonanie zmienić. Ja zawsze mówię, że w momencie, kiedy nasza podświadomość zacznie do nas mówić pozytywnie i używać tego przekonania, które mamy i chcieliśmy sobie ukształtować, to wtedy osiągnęliśmy sukces. Jak to na przykład coś się wydarzy negatywnego, a nasza podświadomość nam powie mimo wszystko, nam na przykład powie: ej, ale przecież biznes jest łatwy, no to za chwilę się zmieni, bo po prostu biznes jest prosty i powtarzalny, więc jakby za chwilę nam się uda to przezwyciężyć, to jest tylko chwilowa trudność i wtedy wiemy, o, zaklikało. Super, jak widzicie, jakby to, co powiedział dzisiaj Piotrek, faktycznie jest jakby takim elementem, który jak dla mnie jest absolutną podstawą, tak, jakby tego, tak, jak zbudować udany związek, bardzo silne partnerstwo, takie w relacjach jakby prywatnych, które budujesz, czy właśnie w biznesie, w momencie, kiedy budujesz swoje przedsięwzięcia, czy też zarabiać dobre pieniądze, ale też żyć w taki sposób, żeby to nie było obarczone dużym wysiłkiem, czy dużym, może nie tyle, że dużym wysiłkiem, no bo na początku zawsze jakby ta praca jest potrzebna, ale jakby takimi wyrzeczeniami, czy takimi jakby myślami, które potem powodują nasze działanie, które powoduje, że nam jest ciężko w tym procesie, tak? Więc mega, mega Was zachęcamy, to jest praca, którą my sami również na sobą wykonywaliśmy i jakby bardzo świadomie jakby obserwujemy właśnie, co w tych naszych głowach faktycznie jakby siedzi, jeżeli chodzi o te przekonania z perspektywy, w których działamy, więc wykonaj to ćwiczenie również sam ze sobą, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiłaś, czy nie zrobiłeś, a ja Cię zachęcam do pozostawienia komentarza pod tym wideo, co dla Ciebie było najbardziej przydatne, co bierzesz dla siebie, aplikujesz w swoim działaniu. I tymczasem zapraszam Cię do kolejnych nagrań, kolejnych odcinków, które możesz zobaczyć na naszym kanale, na moim kanale, gdzie mówię o tym, jak zrealizować spełnione życie we wszystkich obszarach, od kwestii finansowych, po planowanie, po wykorzystanie właśnie potęgi umysłu. I przede wszystkim zachęcam Cię również do obejrzenia całej serii, którą nagraliśmy razem z moim partnerem Piotrkiem, gdzie poruszamy bardzo wiele mega ważnych kwestii, które są podstawą do osiągnięcia sukcesu w życiu. Do zobaczenia.